Moi drodzy, chciałem chwilkę poczekać, ale chyba lepiej jest kuć żelazo, póki gorące, bo pod ostatnim materiałem z niedzieli, jak oglądaliście, to tam dużo było tematów poruszonych. Ja tłumaczyłem, w jaki sposób się liczy system hybrydowo-wyspowy. Podkreślam, hybrydowo-wyspowy. Nie całkowicie wyspowy, czyli nie pełny off-grid, żeby była jasność. No i generalnie sporo osób w komentarzach pod tym filmem przyznało mi rację, ale też było sporo takich, które absolutnie się nie zgadzały z moimi wyliczeniami. No i teraz, kto przyznał rację? No rację przyznały osoby, które już mają magazyn energii, są w takim systemie, właśnie mają fotowoltaikę i akumulatory i doskonale wiedzą, jak im się to zwraca, liczą to wszystko, i wyszło, że jest zgodnie z tym, co powiedziałem. Natomiast wszyscy teoretycy, zakładający, że to nie ma szans, że to się nigdy nie zwróci, że ja opowiadam bzdury, no oczywiście uważają inaczej. Mają prawo, tak? Ja się z tym nie będę sprzeczał i kłócił, niech każdy sobie robi jak chce, niech każdy uważa, co chce. Jak ktoś uważa, że to nie ma sensu i generalnie po co w ogóle robić magazyny, po co robić fotowoltaikę, to niech płaci za prąd. Życzę mu wszystkiego najlepszego i oby miał naprawdę rachunki bliskie zera. Nie mam z tym problemu. Natomiast do czego chciałem nawiązać? Bo część osób również napisała coś takiego, że no tak, ale to może działać, no nie wiem, od marca do września, tak, nie wiem, 6 miesięcy. Może 7, no może. Może 8. Na pewno nie więcej. No i teraz zobaczcie, co ja powiedziałem, bo znowu jest takie zakładanie, że no, krótki okres, nieprawda i tak dalej. Fotowoltaika, mówimy cały czas, przypominam, o systemie hybrydowo-wyspowym. Czyli wyspa w tym systemie, ten off-grid tak zwany, to jest czas, w którym wy nie oddajecie energii do sieci. Nie sprzedajecie jej po tam 20 czy 25 groszy. Nie ma tego. Mówiąc pełna autokonsumpcja, mam na myśli to, że cała energia, która jest wówczas wytworzona przez instalację fotowoltaiczną, to jest energia, która jest, jakby ona ładuje nam magazyn energii, a pozostała część jest zużywana na własne potrzeby. To, co nie zostaje zużyte, nie jest oddane do sieci, ale również nie jest wyprodukowane. Dlatego, że system hybrydowo-wyspowy działa tak, że albo steruje napięciem, albo steruje częstotliwością sieci wewnętrznej, w momencie, kiedy jest to off-grid, no to ten częściowy off-grid, tak? To w tym momencie steruje tak, że po prostu instalacja fotowoltaiczna produkuje tylko tyle energii, ile potrzebne jest w danym momencie. I tu absolutnie nie ma znaczenia, jakiej ona jest mocy. Ona może mieć i 1000 kW. Jeżeli będzie zapotrzebowanie w danym momencie na kilowat, a magazyn będzie pełny, to falownik fotowoltaiczny będzie produkował kilowat. Wszystko w tym temacie. I to znaczy, że to, co jest produkowane, jest zużywane. Czyli jest pełna autokonsumpcja. Żadnych nadwyżek, żadnego niczego wielkiego nie oddajemy do sieci. Bo jest to zwyczajnie nieopłacalne. Bo jeżeli teraz wy oddacie sobie za 20 czy 25 groszy, to zobaczcie, przy założeniu, że mamy tą stawkę 1,50 zł za kilowatogodzinę, za odkup kilowatogodziny, łącznie z przesyłami, z dystrybucją, z podatkami i tak dalej, to by znaczyło, że między 6 a 7 razy musicie oddać więcej do sieci, żeby jeden raz wyciągnąć. No to jaki to ma sens? Praktycznie żaden. W związku z tym, jeżeli dobrze jest dobrana instalacja i dobrze jest dopasowany magazyn, czyli zgodnie z tym, co ja podawałem, tak, że powiedzmy moc instalacji fotowoltaicznej tam było 7,2 kW pika razy 4,8 przy akumulatorach LFP, no to w tym momencie tam te 30 parę kilowatogodzin, prawda, magazynu jest dobrze dobrane. To wystarcza średnio na dwie doby. Natomiast jak to wygląda? Zobaczcie, nawet na podstawie choćby tego roku, 2024. Ładna pogoda zrobiła się już mniej więcej około 10 lutego. Może nie wszędzie, nie wiem, no bo może u Was było 15 lutego albo 17 lutego.
U nas, na obszarze Częstochowy, zrobiła się ładna pogoda, z tego co pamiętam, około 8 lutego. Tam były jeszcze pojedyncze dni później, kiedy było troszkę gorzej, tam było troszkę zachmurzone, ale generalnie, jako całokształt, już się zrobiło ładnie i słonecznie. Czyli już w tym momencie, ja mówię teraz o własnym przykładzie, czyli o instalacji typowo off-grid, tak? Ale już w tym momencie nie musiałem używać agregatu. Czyli w odniesieniu do osób, które miałyby instalację hybrydowo-wyspową, czyli z taką, która jest do sieci podłączona, one już nie musiałyby brać tej energii z sieci, a wystarczałoby im to, co produkuje fotowoltaika, żeby mieć na bieżąco jakby zużycie energii i tą konsumpcję i na doładowanie tego magazynu. I teraz no przyjmijmy sobie dla łatwego liczenia 15 lutego. Czyli druga połowa lutego się zaczyna, lecimy. 15 marca, pierwszy miesiąc. 15 kwietnia, drugi. 15 maja, trzeci. Piękna pogoda. Już w zasadzie końcówka wiosny. 15 czerwca, lato. Tak? 15 lipca. 15 sierpnia. 15 września, siódmy miesiąc. 15 października, ósmy miesiąc. 15 listopada, dziewiąty miesiąc. Który my dzisiaj mamy? 6 listopada, a my mamy słonecznie. Zobaczcie. O czym to świadczy? No o tym, że można być 9, a nawet 10 miesięcy w sprzyjających warunkach na off-gridzie, bez agregatu lub w przypadku układu hybrydowo-wyspowego, bez sieci. Oczywiście, że produkcja będzie mniejsza ze słońca, bo nie może być inaczej. Poszczególne dni w tym przedziale, tych 9 czy nawet 10 miesięcy, no oczywiście, że będziecie musieli się tą siecią wesprzeć, tak? Jeżeli macie taki układ. Bo może być tak, że nawet w sierpniu zdarzą się 3 dni pod rząd totalnie zachmurzone, z deszczem, z ulewami i tak dalej. To się może zdarzyć. Ale my patrzymy na ogólny rozrachunek. I w przeważającej większości przypadków taki system wystarczy. I teraz zadaniem tego systemu jest właśnie nie oddawanie tej energii, czyli mamy pełną autokonsumpcję, bo o tym już powiedzieliśmy, a następnie no, wchodzi nam ten okres, powiedzmy 15 listopada, kiedy już na ogół tego słońca dużo nie ma, chociaż były wyjątki, bo pamiętam z niedawnej historii, kiedy grudzień był cały słoneczny, było super. Albo sytuacja, w której w grudniu i w styczniu było bardzo dużo dni z temperaturą minus 12, minus 15 stopni. Były takie zimy. Jak jest tak mroźno, to na ogół jest bardzo słonecznie. A to oznacza, że Wasza fotowoltaika pracuje nie na 100%, tylko na 105%. Często są warunki STC wtedy spełnione, bo jest zimno, jest bardzo ostre słońce, jest czyste powietrze zimowe, chyba że jest smog, tak? No to już inny temat. Ale zakładając, że nie ma tego smogu, że nie ma tej mgły takiej tak, tego zadymienia, no to wtedy macie pełną produkcję z fotowoltaiki. I co? Magazynu energii Wam to nie naładuje w grudniu? Nie będzie autokonsumpcji, nie wystarczy prądu z paneli? No jak nie? Tylko to trzeba zrozumieć. To trzeba chcieć zrozumieć. Trzeba to wyrysować. Ja nie mówię, że to jest standard. Że to jest u każdego. Ja mówię na podstawie doświadczeń, na podstawie własnym i na podstawie szeregu, dosłownie setek instalacji wykonanych w Polsce. Instalacji, które wykonaliśmy. I widzimy, jak to wygląda. Mamy monitoring tych instalacji. Obserwujemy, kiedy jest ładowanie, kiedy go nie ma. Jakie jest zużycie tej energii. Mamy powiadomienia, mamy alerty. System nas informuje, gdyby było coś nie tak, bo to jest jeden z elementów, które świadczymy naszym klientom, tak, czy inwestorom, że opiekujemy się ich systemami, żeby oni już nie musieli się o to martwić. My dbamy o aktualizację, my dbamy o zarządzanie tym wszystkim, żeby to działało. Działało jak najlepiej. Żeby w danym momencie taka infrastruktura, którą zbudujemy, taki system, potrafił się przyłączyć na sieć. Czyli na przykład jak spadnie poziom naładowania akumulatorów do jakiegoś zadanego, czy to stan naładowania, czyli SOC, czy też właśnie napięcie na akumulatorach, to w tym momencie system przełączy się na sieć i na przykład doładuje sobie 30% z tej sieci do poziomu z 20% do 50% i się przełączy znowu na off-grid. Po to to jest zrobione, że jednocześnie analizujemy forecast pogodowy na przykład i widzimy, czy jutro będzie słońce, czy go nie będzie. Jeżeli go nie będzie, no to oczywiście możemy ładować więcej. Jeżeli będzie słońce, po co ładować? Jak wiemy, że będzie podobnie zimno, podobnie słonecznie,
no to ze słońca się naładuje ten akumulator, prawda? I tej energii wystarczy na kolejne dwa dni. Więc to wszystko jest kwestią pewnego AI, tak? Czyli tej sztucznej inteligencji, tych algorytmów, które są, tego zarządzania systemem i bez żadnego problemu można przetrwać okres tych 2-3 miesięcy zimowych, czyli od 15 listopada powiedzmy do 15 stycznia czy do 15 lutego, no to zależy oczywiście, tak tłumaczę, no to czasami są 2 miesiące, czasem są 3 miesiące, a czasem będą 4, no to tak też się może zdarzyć, oczywiście, że tak, ale ogólnie 9 to jest praktycznie pewne, 10 jest czasami i wtedy w drugą stronę, 2 jest prawie na pewno, czasem są 3 miesiące zimowe, tak to wychodzi. Jeżeli Wam się załączy na tą sieć, to Wam doładuje, to nie znaczy, że macie doładować na 100%. Macie doładować tyle, żeby wystarczyło na autokonsumpcję z akumulatora. Kiedy ładujemy z tej sieci? No właśnie. Takie systemy, jeżeli jest ta sieć już energetyczna z zakładu, to na ogół mamy wtedy taryfę dzieloną. Nie jest to taryfa G11, tylko albo jest jakieś G12, G12W, G13 w przypadku Tauronu. I wtedy ładujemy sobie ten magazyn w najtańszej możliwej taryfie. Dzisiaj pewnie wiecie, że energia czynna to jest praktycznie w każdej taryfie taka sama, tyle samo kosztuje. Ale już dystrybucja tej energii jest zupełnie różna cenowo w zależności od regionu Polski, od podpisanej umowy, od promocji, która była, jak umowę zawieraliście, od lokalizacji, tak, od jakiegoś terenu, od szeregu rzeczy. I te kwoty są zupełnie różne tej dystrybucji. Od tego, jak się sieć amortyzuje, kiedy była budowana, bo może znowa sieć, wtedy będzie drożej. No różnie, prawda? I teraz dlatego właśnie stawki są zróżnicowane. Jedni powiedzą, że płacą 89 groszy, inni powiedzą, że płacą złoty 15, jeszcze inni złoty 40, a jeszcze inni złoty 80. Inni złoty 50. I tak będzie, naprawdę, to będzie taka rozbieżność. Przy czym te wszystkie ceny dzisiaj wynoszą tyle, ile wynoszą. Jak w przyszłym roku nam podrożeje energia średnio 25%, pójdzie w górę, tak? No to wszystkie te ceny się o te 25% przesuną. I wtedy już nie będzie złoty 40, tylko to będzie złoty 70. No proste, prawda? I tak to będzie wyglądać. Dlatego nie liczcie na to, że będzie taniej, bo nie będzie. Te systemy swoje kosztują, ale w poprzednim materiale udowodniliśmy, że to się może zwrócić w okresie od 5 do 7 lat w przypadku gospodarstwa domowego. W przypadku firmy jest zupełnie inaczej. Bo w firmie na ogół takie inwestycje zwracają się w okresie 3, 4 do 5 lat. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak jest przygotowany biznesplan, czym się firma zajmuje, jaki ma profil zużycia energii. Bo jedne firmy pracują od 6 rano do 14, przez 8 godzin, inne przez 10, jeszcze inne pracują na 2 czy na 3 zmiany, więc dobór mocy instalacji fotowoltaicznej i dobór pojemności magazynu energii są tutaj kluczowe. Ale odpowiednie zarządzanie energią naprawdę pomaga te problemy rozwiązać. Wiecie, tak sobie pomyślałem, że ponieważ te stawki są różne, to będziecie mogli mi w komentarzach napisać, skąd jesteście, czyli jakie miasto, miejscowość, kto jest Waszym dostawcą energii, ile płacicie za kilowatogodzinę, czyli wtedy podzielcie sobie kwotę brutto z faktury przez zużycie kilowatogodzin, wyjdzie Wam ile średnio płacicie za kilowatogodzinę. I generalnie jak to będzie fajnie przygotowane przez Was, to ja nawet może takie pokuszę się o takie zestawienie tabelaryczne w Excelu i sobie w jakimś tam materiale to też omówimy. Uśrednimy cenę w Polsce i tak dalej. Napiszcie, czy energia nam dostarcza Tauron, czy Enea, czy Energa, czy PGE, czy może E.ON gdzieś pod Warszawą. To są ważne informacje, bo to wszystko pozwoli troszeczkę otworzyć oczy wszystkim tym, którzy uważają, że energia dzisiaj jest po 50 groszy i to w ogóle to jest prawie za darmo. Nie jest. Jeżeli nawet ktoś dzisiaj ma stawkę 50 groszy, to tylko dlatego, że cena energii jeszcze do końca roku jest zamrożona. Poza tym jest to kwota netto, bez dystrybucji tej energii, bez akcyzy i bez pozostałych kosztów. Jak się wszystko doda, musi wyjść więcej. I na ogół wychodzi to kwota
między złoty 20 a złoty 50 albo złoty 50. Zależy, no to, bo to wszystko mówię, od regionu, od wielu, wielu czynników. Te ceny są po prostu zależne. Słuchajcie, tak sobie myślę, bo wiecie, ja też walczę z tym wszystkim. Ja mam też w firmie potężne koszty energii. Też pracuję nad tym, żeby tam zrobić off-grid. To jeszcze może nie w tej chwili, ale sukcesywnie. Także to nie jest tylko tak, że Was dotykają wysokie ceny. Natomiast no, trzeba coś zrobić, żeby temu zapobiec. I według mnie tylko i wyłącznie fotowoltaika i magazyn energii mogą ten problem rozwiązać. Ale trzeba do tego podejść z głową. I nie na zasadzie na pewno to się nie zwróci. Ja wielu z Was pisałem w komentarzach, że czy się zastanawiacie, czy zwróci Wam się budowa lub kupno domu, czy zwróci Wam się kupno samochodu. Ktoś napisał bardzo fajny komentarz, słuchajcie, a jak ludzie jadą na wakacje, to co, te wakacje się zwracają? Czy to są wyrzucone pieniądze? Ja się zgodzę, oczywiście, coś fajnego zobaczycie, odpoczniecie, ale czy ktoś się zastanawia, czy wakacje mu się zwrócą? No wątpię w to. Jak to będzie wyjazd biznesowy, w interesach, a przy okazji jakiś odpoczynek, to tak, to się może zwrócić. No ale na ogół, no powiedzmy sobie szczerze, no nie jeździcie biznesowo, tylko jedziecie na urlop na 2 tygodnie odpocząć. Czy to w Polsce, czy to za granicę. Za granicą jest taniej jak w Polsce. I co? Zwrócisz to kiedyś? To dlaczego każdy pisze, a kiedy się zwróci magazyn energii? No przecież nigdy. Nad tym się zastanówcie. Bo to czasami jest aż po prostu śmieszne. No. Inwestuje się po to, w takie rozwiązanie, żeby mieć komfort, bezpieczeństwo, niezależność energetyczną, stabilne zasilanie, stabilne napięcie, brak skoków napięcia, brak przepięć, na przykład przez wyładowania atmosferyczne, brak możliwości inwigilacji ze strony zakładu, żeby nie wiedzieli, kiedy z prądu korzystać, ile produkujecie energii i tak dalej. To są zalety. I na to trzeba patrzeć. Ja o tym mówiłem szereg razy w różnych materiałach. Kto ogląda, to wie. A czy i kiedy się zwróci, to jest na samym końcu. Bo wiadomo, że się zwróci. Nawet jak komuś się nie zwróci w te 7 lat, już odpukać, zwróci się w 8 czy w 9, ale się zwróci, a żyć i działać będzie 20. Więc no, wiecie co, po prostu czasami to nie wiem, już po prostu już mi się argumenty kończą, bo no mówię, do niektórych się dotrzeć po prostu nie da. Ale dobra, no ten kanał jest edukacyjny, po to jest, żeby pokazywać, jak to faktycznie wygląda. Także dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas i napisali komentarz, jak to u nich jest, tym, którzy mają magazyny, którzy się dzielą tą wiedzą również, bo to pomaga. Także jeszcze raz bardzo Was proszę o liczne komentarze, napiszcie mi to, o co Was prosiłem. Łapki w górę, żeby się ten materiał propagował jak najszerzej. YouTube to lubi i dzięki temu ta wiedza dotrze do większego grona osób. No i co? Nie przedłużamy dzisiaj, bo to środek tygodnia, więc dłuższy materiał będzie na niedzielę. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!